A moja przygoda z MMA zaczęła się wtedy, kiedy wyszedłem po roku czasu z Monaru. Byłem uzależniony od narkotyków. To mi jakoś tam pokazało drogę w życiu, nową drogę życia i mnie trzyma z dala od narkotyków do tej pory. Marcin Ząbek i Przemysław Mysiała to jedni z najbardziej doświadczonych zawodników wagi półciężkiej w Polsce. Od dłuższego czasu obserwuję kariery obydwu zawodników i bardzo się cieszę, że to właśnie nam udało się doprowadzić do tego starcia. W życiu stoczyłem wiele ciężkich pojedynków, jak i dla organizacji FEN, tak jak i dla innych organizacji. Wiem, co to ból, cierpienie, krew, porażka, zwycięstwo. Dzięki Bogu dostałem szansę zdobycia pasa i na pewno go zdobędę. Pas ten będę dedykował dla swojej rodziny, dla żony, dla córki, żeby córka mogła zanieść go do szkoły i pokazać, jakiego ma ojca. Żona, myślę, i tak będzie zadowolona. Na co dzień przygotowuję się w klubie Oxford Street Fighters, bo na stałe mieszkam w UK. Mam swoich sparring partnerów, którzy pomagali mi przygotować się do tej ciężkiej pięciorundowej walki na FEN 12-20 maja. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie, to na pewno nie mówię, że się nie boję, bo tylko głupi człowiek i chory człowiek się nie boi. Jestem w pełni skoncentrowany, ale mam na tyle doświadczenia, że w ostatniej chwili mogę sobie zmienić całą taktykę. Wierzę w swoją siłę, w swoją wydolność i wiem, że ona jest na pewno bardzo wysoka. Myślę, że motywacją do walki to nie jest tylko pas, ale także to, że mam serce do walki i miłość do tego sportu, co mnie motywuje przez tyle lat. Myślę, że całkowitym królem w wadze półciężkiej Federacji FEN poczuję się wtedy, kiedy na moich biodrach zawiśnie pas Federacji Fight Exclusive Night. Wtedy poczuję się, że jestem wielki. Marcin, mam nadzieję, jako weterani pokażemy, na czym polega MMA 20 maja w klatkoringu FEN.